Siemanko, z tej strony Cezary i chciałbym się z Wami podzielić swoją opinią na temat najnowszego Assassin's Creed'a, a mianowicie Walhali. Co jak co, ale assassin ma całkiem długą historię, od średniowiecznych krucjat po piratów i powstanie Stanów Zjednoczonych. Powstało tego naprawdę dużo, ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Assassin's Creed miał swojego czasu łatkę gry ciągle się powtarzającej. Cóż, to prawda, ponieważ od pierwszej części gameplay zmienił się znacząco do powstania Origina. Wtedy gra przeszła znaczącą przemianę. Walka stała się bardziej wymagająca, mapa o wiele większa i zarazem dość jakoś odeszła na drugi plan. Nie uważam, że był to zły krok w rozwoju serii. Uważam wręcz przeciwnie. To właśnie było to, czego potrzebował Assassin. Powiew świeżości, rozbudowany system walki i bardziej otwarty świat. Jak to wyszło z czasem? Cóż, asasyn z gry przygodowej przerodził się w action RPGA. Przyjemny gameplay, fajne zadania i ciekawe historyjki z życia wzięte. Czym w takim razie cechuje się Valhalla na tle swoich poprzedniczek? Przekonajmy się. Zacznijmy od początku. Valhalla kontynuuje trend stworzony przez Origina. Podobny system walki, eksploracji i ulepszania postaci. Podobny, ale nie taki sam. Widać, że twórcy coraz bardziej kombinują z tym, jak gra ma funkcjonować i moim zdaniem wychodzi to na plus. Coraz bardziej rozbudowane mechaniki RPG, coraz bardziej doszlifowane mechaniki walki i tak dalej. Czuć postęp, czuć pasję do tworzonej gry, a przecież to chyba jest najważniejsze, prawda? Wracając jednak do samej gry. Ogromny świat, masa misji, zadań pobocznych i innych pierdół, które ciężko zliczyć. Ale co najbardziej mnie orzekło to klimat. Klimat i sposób wykonania. Mam wrażenie, że twórcy wzięli sobie mocno do serca sukces Wiedźmina III i na jego bazie chcieli budować otwartość świata. Nie powiem, wyszło nim to znakomicie. Mamy obozy bandytów, miasta, pojedyncze porty i wsie. W skrócie mówiąc świat tętni życiem i to w pełnej jego krasie. Ale bez przesady. Nie ma tu wytrysków osobowości na poziomie Hawkinga. NPC zachowują się naturalnie w swoim otoczeniu i w sumie to wszystko. Za to lokacje wykonane są ślicznie. W wioskach, czy to w Norwegii, czy w Anglii, czuć powiew tamtych czasów. Zwykłe średniowiecze z kamiennymi domami krytymi z trzechu i dzień, gdzie ruinami po rzymskim budownictwie. Co przy okazji skrywa w sobie masę skarbów, ale o tym później. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie różni się znacząco od poprzednich części. System walki oferuje nam uniki, bloki tarczą, ciężkie i lekkie ataki i dodatkowe umiejętności. Rzekłbym klasyka dla każdego, kto grał w Odyssey czy Origina. Różnice jednak zaczynają się pojawiać w momencie, gdy zaczynamy rozwijać naszą postać. Twórcy zrezygnowali z klasycznego levelowania postaci jak to miało miejsce w poprzednich częściach, a zbliżyli to bardziej do tego co oferuje nam obecnie Dark Souls. Znaczy nie do końca, bo sprzęt nie ma własnych wymagań, ale to od nas zależy jaką broń i zbroję chcemy dzierżyć, żeby zwiększyć naszą skuteczność. W walce, ponieważ każda część ekwipunku ma wpływ na nasze statystyki. Nie ma już czegoś takiego, jak to miało miejsce wcześniej, że znajdziemy 10 takich samych toporów o różnych statystykach. Każda broń jest unikatowa i posiada własne atrybuty, które będą podchodziły pod nasz gameplay. Albo nie. Dodatkowo każdą broń czy część zbroi można ulepszyć u kowala, by zwiększyć ich skuteczność i ich klasę. Przyznam, że bardzo podoba mi się to rozwiązanie, bo dodaje świeżość, mimo że to nie jest specjalna nowość w rozgrywce, bo już jak mówiłem wcześniej, było coś takiego w Dark Soulsach. Co do samego arsenału, jest tego naprawdę sporo. Każda broń różni się gameplayem. Każdą broń można założyć na lewą czy prawą rękę i to ma wpływ na rozgrywkę. I tak dalej. Różnorodność po prostu tej pachnie. I to jak lawenda. Chyba, bo wydaje mi się, że lawenda pachnie. Poza samą walką, jak to w serii Asasynów bywa, mamy również parkour i tutaj uważam, że jest to rewers. Mam wrażenie, że szczęście na część umiejętności naszego bohatera spadają. Animacje nie są już takie oszałamiające, jak to miało miejsce dawniej. A do tego momentami miewam problemy ze sterowaniem postaci w czasie wspinaczki czy schodzenia z górki. I jakby to ująć, to coraz mniej tego Asasyna w Asasynie. I nie chcę jakoś ostro narzekać na to, ale mam wrażenie, że dawniej postać lepiej odnajdywała się na ścianach niż obecnie. Rozumiem zabieg, ale co jak co, Assassin's Creed zaistniał przede wszystkim za swoją mobilność i to powinno zostać zachowany w najwyższym standardzie. Wracając jednak do rozgrywki, twórcy widać poszli w bardziej RPGowe strony. Większej ze światem, bardziej rozbudowane postacie i dialogi, nie wspominając o zadaniach, o których będzie później. Assassin to gra RPG z krwi i kości. Fakt, jest mocno zręcznościowy, ale czy to nie właśnie w tym kierunku obecnie gry idą? Według mnie jedyną wadą nowego Assassina pod tym względem jest to, że twórcy nie porzucili marki Assassin's Creed, nie stworzyli gry action RPG w fantastycznym świecie z potworami i innymi meszkarami, choćby na to elfami bo czuć oddalanie się od faktów historycznych, a dążenie coraz bardziej w mitologię. Mi to osobiście pasuje, ale z perspektywy czasu pierwszy Assassin bardziej starał się nawiązywać do historii. Wracając jednak do samej gry, nasza postać może być rozwijana na kilka różnych sposobów. Mamy umiejętności aktywne znane z poprzednich części, gdzie przypisujemy konkretne skille pod przyciski i możemy z nich korzystać w czasie walki. Warto zaznaczyć, że skilli nie odblokowujemy w czasie levelowania postaci, a odnajdujemy je na mapie. Mamy również drzewko umiejętności zbliżone do tego z Path of Exile. Każdy punkt wydany w drzewku wzmacnia naszą postać. Czy to obrażenia, życie, czy inne pasywne statystyki. Ale również odpowiednia ilość punktów pozwala nam rozwinąć dodatkowe funkcje pasywne, jak zmiana broni między rękoma czy kopnięcie leżącego przeciwnika w twarz. A jest tego naprawdę dużo i chyba nie da się odblokować wszystkiego, ale pewnie się mylę, bo ktoś za chwilę powie mi, że przegrał tysiąc godzin i wszystko odblokował. Okej, okay, jestem w stanie w to wierzyć. Jednak dla osób, które nie mają tyle czasu czy chęci, istnieje możliwe zresetowanie punktów, by rozdać je na nowo w zależności od upodobień, tak czy siak, różnorodność gwarantowana. Czym jednak byłaby rozbudowana gra bez porządnej bitki? A jakże? Bitki mamy tu w opór, albo jeszcze więcej. Zresztą, to normalne dla serii. Jednak w najnowszej odsłonie twórcy poszli o krok dalej, jeśli chodzi o walkę i dali nam światowych bossów. Są lokacje na mapie, w których mamy okazję zmierzyć się z wyjątkowo silnymi przeciwnikami, czy to zwierzętami, czy to ludźmi, czy zjawami z koszmarów, albo wszystko naraz. Nie, no, żartuję, ale muszę przyznać, że jeśli ktoś jest fanem wymagających pojedynków, to tego rodzaju zdarzenia są w sam raz. Nieraz obrywałem wryło od bossa, który odpowiednim kombosem brał mnie na jedną serię, albo męczyłem się z przeciwnikiem, bo jego obrona mi przerastała. Fakt, z gry zniknął system najemników znany z poprzedniej części, ale wydaje mi się, że obecne rozwiązanie jest znacznie lepsze, bo tworzy dużo większe i rozmaicone wyzwanie. Wracając jednak do wikingów, bo oni w końcu jest gra, będziemy rabować, gw, no sorry, e, tylko rabować, no i niszczyć wioski. A niszczenie wiosek to istny miód. Płonące domy, pola, Kocham zapach na palmu o poranku, znaczy, <laughs> przepraszam, rozmarzyłem się. Poza wykonywaniem głównych zadań polegających na budowaniu swojej reputacji w świecie, będziemy musieli najeżdżać wioski i klasztory, by rozbudowywać własną osadę. I to jest spoko sprawa. Sama rozbudowa jest klasyczna. Zbieramy materiały i hop, mamy nowy budynek. Najlepszym jednak jest to, że budując nowe budynki otrzymujemy nowe mechaniki w grze. Budujemy chatę myśliwego, dostajemy zlecenie na konkretne zwierzęta, budujemy chatę rybacką, możemy łowić ryby i tak dalej. Nie chcę zdradzać wszystkiego, bo jest tego dosyć sporo, a warto to odczuć na własnej skórze. Żeby jednak rozbudować osadę trzeba rajdować. I to dużo, bo tylko z rajdów możemy zdobyć materiały potrzebne na rozbudowę. Żeby zorganizować rajd trzeba być na swojej zaufanej łajbie z ziemeczkami. Podpłynąć od odpowiedniej strony na miejscówkę i ciach. I wbija bandę wikingów. Plądruje, pali i takie tam. I jest masa. Zagarniamy dobra i lecimy dalej. Za każdym razem sprawia to tą samą przyjemność. Poza głównymi pobocznymi zadaniami będziemy mogli wykonywać wiele czynności pobocznych. Jak choćby gra w kości. Która swoją drogą przywodzi na myśl Gwinta. I nie, nie pod względem gameplayu. Bo jest zgoła odmienny. Ale z powodu dopracowania szczegółów. Można bawić się godzinami. Ale nie samimi kośmi człowiek żyje, mamy również konkursy w piciu trunków mocnych czy przepychanki na słowa sprawdzające nasze umiejętności z języka angielskiego i rymowania. Nie jestem w tym najlepszy, szczególnie że napisy mam po polsku, a kwestie wypowiadane są po angielsku. Tak czy siak są warte swoje, bo zwiększają naszą charyzmę, która bywa przydatna w niektórych rozmowach. Przejdźmy jednak do zadań, bo co jak co to dosyć istotny temat. Zadania główne które to jest w zwyczaju są bardziej rozbudowane, posiadają lepszą narrację i scenki i tym podobne, tutaj też to oczywiście jest. Ale muszę przyznać, że dobrze mi się słucha tych ludzików. Nie są płasko napisani i ich wypowiedzi to nie jest zlepych pierdół, które słyszy się na ulicy i faktycznie niektórymi z nich chce się zaufać. Jak dla mnie jest naprawdę dobrze, ale zadanie główne to szczyt góry, bo jakby nie było w porównaniu do pobocznych to jest raptem procent. Więc co do zadań pobocznych? Wow, jestem naprawdę zaskoczony. Widać inspirację Wiedźminem, bowiem nie opierają się już jedynie na pójść po zamiata i przynieść 10 beczek bilionu skóry czy coś takiego. Często te zadania są banalne. Ale tworzą niesamowity klimat i nawet nie sama nagroda się liczy za jej wykonanie, a satysfakcja, że się je skończyło. Bo zwykle wykonując je, jedyną informacją, którą otrzymujemy, to to, co nam powie rozmówca i miło, jak się uda pomóc. Wracając jednak do części technicznej, to gra prezentuje się wyjątkowo dobrze, a jej optymalizacja stoi na wysokim poziomie. Nie wiem, czy to jest ten sam silnik, który został użyty przy Legionie, ale tutaj działa znacznie lepiej. Ale wiadomo, nic nie jest bez skazy. Od czasu do czasu zdarzają się migoczące światła, czy błyski oznaczonych przedmiotów, których tak naprawdę nie ma w miejscu. No ale to nie jest jakiś duży problem. Jednak co do problemów, to warto wspomnieć również o bagach. Gra sama w sobie, jak dla mnie, funkcjonuje elegancko, ale zdarzają się buble. Między innymi niemożliwość rozmowy z NPC, by dokończyć zadanie, czy błędy w odczytywaniu ruchu postaci w czasie wykonywania parkouru. Nie są to jakieś straszne błędy? No może poza NPC, ale da się to jakoś obejść, przyodowując chociażby lokacje. Być może nie będzie to występować w wersji finalnej, ale musiałem o tym powiedzieć. Podsumowując, Assassin's Creed Valhalla to kolejny krok w rozwoju tej serii. Rozbudowana walka, poprawiona narracja i zadania poboczne i cała otoczka jaką stworzyli twórcy. Ode mnie tytuł otrzymuje 8,5 na 10, ponieważ mimo mojego zachwytu nad grą, może komuś nie pasować. Konieczność grindowania lokacji w celu wzmacniania postaci. Bo jak wiemy, Assassin zawsze stał fabułu, a przynajmniej kiedyś. Dodatkowo czuję, że element parkurowy jest coraz bardziej spychany na dalszy plan. Fakt, można wspinać się niemal wszędzie, ale animacje i funkcjonowanie postaci nie są już tak przyjemne jak to miało miejsce dawniej. No i na koniec, można głaskać koty, za co jest plus, ale chciałem dać minus za brak możliwości głaskania psów. Później jednak odkryłem, że je też można głaskać, więc podwójny plus. Tymczasem dzięki za uwagę i cześć!